Siemaneczko, z tej strony Pęka Kilo. Zaczynamy kolejny odcinek serii Urbex. Zaraz zobaczymy, tutaj mamy jakiś opuszczony budynek. Wydaje mi się, że to jest szpital. Zaraz zobaczymy, co się w nim skrywa. Zobaczmy. Tu mamy wejście. Zaraz zobaczymy, co tu się kryje. Dobra, jest klatka schodowa. My wejdziemy tutaj. Tak mi się wydaje, że to był opuszczony szpital. Że znaczy się, że to był szpital i teraz no, widać jest opuszczony. Ale zaraz się wszystkiego dowiemy. Spójrzcie, tu jest coś zamurowane. Ciekawe, czy to będzie piwnica. Spójrzcie, jakie malowidła na ścianach. Spójrzcie, to chyba jakieś szafki były pozaznaczane miejsca. Dobra. Chodźmy dalej. Jak zwykle się tłukę, a nie powinienem. Spójrzcie. Miejsca dużo. Tu jakaś dziura w ścianie. Całkiem możliwe, że to były sale. Tak to wygląda, jak właśnie jak opuszczony szpital. Zobaczcie, jaka duża hala. Chodźmy dalej. Ciekawe, czy jest tutaj piwnica, ale chyba wątpię. Ale to się wszystko okaże. Jak widzicie sami, na razie pusto. Zobaczcie, tutaj dałoby się znów do góry pójść. Kurczę, strasznie pusto tutaj. Wszystko jest powyciągane. Spójrzcie, tam jest kolejny budynek. Do niego też może pójdę. To się okaże, czy mnie ktoś stąd nie przegoni. Ale zobaczcie, znaczy wszystko jest puste. Może w innych budynkach będzie inaczej. Spójrzcie, tam jest jeszcze jeden. Dobra. Zatem chodźmy tu. Ja tu tylko rzucę okiem pod schodami, czy nie ma wejścia jakiegoś do piwnicy tutaj. Ale nie, chyba tu nie będzie piwnicy. Spójrzcie, jak to wygląda. No nic, zejdziemy ten budynek. Zobaczymy, jak wygląda. Najwyżej pójdę do następnego. Spójrzcie, wszystko jest wymiecione z niego. Ciekawe, czy wszystko nie będzie wyglądać tak samo właśnie. Zaraz się dowiemy. Wszystkiego. Kurczę, liczyłem, że tu będzie, wiecie, piwnica. No ale niestety jest tutaj jakieś same sale widać. Nic więcej. Dobra, to co, przejdziemy tędy. I co, wejdziemy inną klateczką. Spójrzcie, obiekt jest wielki. No ale niestety za dużo w nim nie widzę. No ale ciekawość była silniejsza. Musiałem tutaj wejść i nagrać. Jeśli wam się podobają moje odcinki, subskrybujcie. Dajcie łapkę w górę. I jedziemy dalej. Idźmy tutaj. Nie no, to wszystko są sale. Właśnie pewnie łóżka to były. To wygląda mi właśnie na szpital. Tym bardziej jak się wchodzi, to jest znak Czerwonego Krzyża. No zobaczcie, tutaj mamy jedno pomieszczenie, do którego nie wyjdziemy. Bo niestety zamurował ktoś wejście. Dobra. To pójdziemy tutaj. I może wyjdziemy
No zobaczcie, widzicie, to wygląda właśnie, by jedno wejście było zamurowane. No to co, idziemy na górę. Kraty w oknach się zaczynają. Może troszkę inaczej będzie teraz wyglądać. Dobra. Dobra, jest jeszcze jedno piętro. No ale wyjdziemy, no zobaczcie, tu tak samo, nie wiem dlaczego. Właśnie tutaj wszystkie po prawej stronie są zamurowane. Ale obiekt jest naprawdę duży, podoba mi się tu. Choć jest naprawdę pusto, ale ma swój urok. Spójrzcie sami, o. Nie no, tutaj chyba jakieś od prądów. Spójrzcie. Spójrzcie sami. Ale jest fajnie, fajnie. Podobają mi się takie właśnie budynki. Tylko spoko by było, jakby jeszcze więcej rzeczy było tutaj. Zobaczcie, kraty w oknach. To może było dla bardziej takich, ogólnie w szpitalach, czym wyżej, to wariatów trzymają. Ale to jest tylko ja tak myślę. No ale dobra. Chodźmy dalej. Wszędzie te wielkie sale. Zaraz wam pokażę. Następnym razem pójdę do tamtego budynku. Spójrzcie sami. To jest jakiś teren wojskowy. Już mam parę tutaj nagranych filmów. No ale dobra. Zobaczcie, da się na górę wejść. Ale chodźmy, jeszcze tutaj nas nie było. Dobra. Powiem wam szczerze, że najbardziej się obawiałem wejść do tego szpitala. Myślałem, że tutaj będzie właśnie jakoś na ostro, ale widzę, że nie jedzie jakieś auto. Zaraz będę miał problemy pewnie. Ej, będę musiał stąd uciekać, wiecie? Niestety. Pewnie ochrona. Ciekawe, czy już mnie nie widzieli. Jadą sobie. Dobra, stanęli. Muszę stąd uciekać. Jak najszybciej. Zaraz będę miał problemy. A tego nie chcemy. Nie dadzą podwiedzać. Dobra, będę się żegnał z wami. Do następnego. Cześć.